numer 10, proszę Państwa, projekt zarządu w sprawie wniosku prezydenta miasta Krakowa dotyczący wprowadzenia wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadania pod nazwą budowa basenu przez pole szkół ogólnokształcących sportowych nr 1 i 7 handlowe 4. Tutaj zadanie jest rozbite na 4 lata, 2013-2016. W tym zakresie, proszę Państwa, mamy następujące kwoty wskazane do finansowania. 3 044 250 zł. Dokumentacja projektowana jest, proszę Państwa, przygotowana. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, Pani Radna Witka. Ja chciałam zapytać, dlatego żeśmy tu już kończyli na procedowanie odnośnie tych uchwał, inwestycji, które mają być na lata 13, 14, 15, 15, 15, a jak wygląda sprawa łąków? Była mowa kiedyś o łąkach, ale nie widzę, żeby tu był przygotowany jakiś plan inwestycyjny, jakieś koszty zabezpieczone na te roboty. Przyjęliśmy takie założenie, odpowiadając, że na tej sesji będziemy chcieli wprowadzić wszystkie zadania, które są zadaniami z ZPTO, a na przyszłej sesji przedstawić zadania dotyczące innych zadań, które są również niezbędne do realizacji na terenie naszej dzielnicy, a o które też będziemy wnioskować do prezydenta o wpisanie ich do budżetu miasta Krakowa. Oczywiście to będą przede wszystkim te zadania, które przewijają się znowu od wielu lat w zakresie ich realizacji, a do tej pory nie zostały, proszę Państwa, zrealizowane. Więc takie uchwały już są przygotowane, będziemy Państwu przedstawiać do opiniowania poprzez poszczególne komisje. Ja jeszcze chciałam dopytać, Panie Przewodniczący, bo my tutaj, że tak powiem, mamy bardzo ambitne plany odnośnie realizacji tych zadań, które żeśmy przed chwileczką procedowali, a czy Urząd Miasta Krakowa udźwignie finansowo te inwestycje, które znaczy są nasze potrzeby. Ja odpowiem tutaj, że mnie nie sposób ocenić, że Urząd Miasta Krakowa w zakresie swojego budżetu udźwignie proponowane przez nas propozycje. Ja powiem tak, jeżeli Urząd Miasta Krakowa miałby zrealizować tylko te zadania dla Nowej Kuty, które tutaj są zrealizowane, to proszę Państwa, w zakresie kwoty 3,5 miliardów, które funkcjonują w budżecie miasta Krakowa, to ta kwota na inwestycje, którą my tutaj wnosimy, nie powinna stanowić żadnej wielkiej kwoty. Biorąc pod uwagę doświadczenia lat 2009-2010, kiedy każdorazowo co roku na zadania około spalania w zakresie rekompensat była wydatkowana kwota około 16 milionów złotych. Więc jakbyśmy to zbilansowali co roku, to co proponujemy, to nie ma tu żadnych wielkich kwot, które są. Co dzisiaj będzie w zakresie budżetu na 2013-2014 na kolejne lata, Szanowni Państwo, tego to ja nie potrafię określić. Myślę, że dzisiaj nawet w Urzędzie Miasta Krakowa prezydent wraz ze starszymi radcami, jak i również Urząd Miasta Krakowa, nie są też w stanie tego określić. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć tak wiążąco. Czyli jesteśmy transportowi, mamy poważne życzenia, że realizacja może być zrobiona i tutaj by należało właśnie, żeby rzeczywiście wywiązywała się z tego, co my mamy tutaj takie życzenia i potrzeby, a nawet nie życzeniowe, bo to jakieś korzyści normalnie, żeby się te decyzje realizowały i żeby to się pchało do przodu. To co roku się zwyczajnie robi. Naszym obowiązkiem jest te zadania przygadać, były one każdorazowo robione z rezerw. Teraz należy pokazać, że te zadania są i że one powinny być zrealizowane. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, radny jeszcze dyskusji. Pan radny Taniec. Podobne pytanie, czy coś się w budżecie mówi na temat kontrymaru zarejestrowania miasta Krakowa? Jest to zadanie, o które Pan Radny pyta, które już funkcjonuje w świadomości Radnej Dzielnicy od 15 lat. Nie, tak, 15 lat, dobrze. Od 99 roku, albo 98 roku, wcześniej jeszcze.
Jest to zadanie, w którym Rada Dzielnicy przeznaczyła na przygotowanie dokumentacji projektowej przez te wszystkie lata kwotę 360 tysięcy złotych. No a realizacja tego zadania to jest kwota około 14 milionów złotych, tak? Było za 2 miliony 10 milionów. 14 milionów złotych. No więc oczywiście jak najbardziej my pamiętamy o tym zadaniu, też będziemy głosować do budżetu. Ale przepraszam, jakie zadanie? Kontryma, Luzala, Plamę, Marii Turzyny. To są, proszę Państwa, ulice. Dla tych z Państwa, którzy nie znają jeszcze do końca położenia, na osiedlu Polica. Jest to lewa strona ulicy Brzeskiej, jakbyście Państwo jechali w stronę Niepołomic. A dokładnie to jest na wysokości wjazdu w ulicę, troszeczkę, ja bym powiedział, to jest 50 metrów od wjazdu w ulicę Drożysko. No tak, nie, przy Brzeskiej. No tak, przy Brzeskiej, ale jakby ktoś chciał, to tak bardziej przy Drożyskiej, po drugiej stronie, która jest. Ale to jest przy Brzeskiej, tam, proszę Państwa, są te ulice, tak jak mówią. Cały czas była przygotowywana dokumentacja, to wszystko było związane z tym, że długi okres czasu trwały sprawy dotyczące wywłaszczeń i ustalenia własności poszczególnych terenów. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze? Widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radni jest za przyjęciem uchwały na ten punkt, dzisiaj proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radni jest przeciw? Dziękuję uprzejmie. Kto się wstrzymał? Dziękuję uprzejmie. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę na druku numer, proszę Państwa, 10.